Dzień dobry. Wybaczcie, że będę przemawiał po angielsku, bo mój polski jest bardzo ubogi. W konwersacji, gdy będziecie ze mną rozmawiali, możemy się porozumieć, ale kiedy przychodzi o wydanie poselstwa i zbiór myśli, jest mi ciężko, bo nie używam tego języka. It's a privilege to, be with you. to przywilej być tutaj razem z Wami. Um, and I, was touched by the introduction. I rozpocznę od tego wstępu, uh, it brings of my father, w tym wstępie uh, wspomnienia o moim ojcu, who away of years ago. który kilka lat temu zmarł i ostatnie kilka lat jego życia nie były łatwe. Ostatnie kilka lat jego życia to nie były łatwe lata, ponieważ cierpiał na parkinsona and the came in i nie było to łatwe. Musiał zażywać leki and, and he struggled. i walczył z tą chorobą. Co było dobre to to, że mogliśmy przy... przyprowadzić go na to miejsce, gdzie teraz mieszkamy. And just be with him during those crucial times. I w tych trudnych chwilach byliśmy razem z nim. And he passed away at the age of 94. Gdy zmarł miał 94 lata. He shared with me some of his stories from his pastoral work in I opowiadał mi o niektórych tych wydarzeniach, które miały miejsce w Polsce. Not everything nie wszystkie. Ponieważ te niektóre wspomnienia, zwłaszcza dotyczące II wojny światowej, były bardzo bolesne. Jeden z naszych wujków zmarł w Auschwitz. I były również inne wydarzenia, takie przykre. To jest moje przywilej być z tobą. Widzę brata, pastora Kosowskiego, tam w tyle. Zobaczyłem go. Jest to przywilejem, że tutaj jestem, że widzę brata Kosowskiego, który tam z tyłu siedzi. Jest on taki bliski naszej rodzinie. I chciałbym tutaj wyrazić moje podziękowanie do zarządu kościoła, pastora Dzięgielewskiego, za zaproszenie mnie. It's my privilege to be with you. Bo to naprawdę przywilej być z wami. This morning I want to open my heart to you. Dzisiaj do południa chcę moje serce otworzyć przed wami. Usually people expect me to preach about Ellen White because this is the area of my research. Zazwyczaj oczekuje się ode mnie, że będę miał kazanie na temat Ellen White, bo to jest właściwie dziedzina, którą się zajmuję naukowo. A gdy wychodzę za pulpit, be mówię: Niestety zawiodę Was. Ponieważ to kazanie nie będzie na temat Ellen White. Because będę be bad role model. Ponieważ byłbym wtedy takim złym przykładem. Bo Ellen White, za każdym razem, gdy stawała za pulpitem, otwierała Boże Słowo i je głosiła. Dzisiaj because ponieważ will open the Bible, ale również przedstawię wam to you a very fascinating story from her life. Dzisiaj troszkę tę zasadę złamie, ponieważ OK będę otwierał Biblię, ale również będę mówił o pewnych aspektach dotyczących jej życia. So I would like to you. It Następny slajd poproszę. Zapraszam, abyście otworzyli swoje Biblię. Ewangelia Jana, rozdział 11. Myślę, że dobrze znacie to opowiadanie. Ale chcę podkreślić coś bardzo ważnego, które miało miejsce, wydarzenie, które miało miejsce w tym właśnie czasie. Sugerując, że właściwie nie jest to opowiadanie o Jezusie, ale jest to opowiadanie o ale jest to opowiadanie o Marii, o takiej osobie jak ja, jak ty. O takiej osobie, której, której życiu było dużo walki, dużo rozczarowań. Ale to opowiadanie o tym, jak Bóg wyciąga swoją rękę w dół do ludzi, po to, by ich podnieść, a ażeby dać im nadzieję.

Now you would think that, that the writer would take you sort of right into that ongoing narrative, saying that there was a problem in the family. But he brings an interruption. Ale jakaś przerwa. And in verse 2 he says: This mary. Tu wyjaśnienie, whose a to brad, była ta Maria, A to była ta Maria, która namaściła Pana maścią i otarła nogi włosami swymi, i jej to brat zachorował. I would like to suggest to you that the writer is saying, look, focus on Mary because she will come back into that narrative in that story. To tak jakby. Autor e, chciał nam powiedzieć: skoncentruj swoją uwagę na Marii, bo ona jeszcze w tej historii zaraz się pojawi. And then the e, I będzie to taki punkt zwrotny. So the Posłały więc siostry do niego, mówiąc: Panie, oto choruje ten, którego miłujesz. I kiedy to Jezus powiedział: choroba nie And death. And as you the story further, a kind of a usłyszawszy to, Jezus rzekł: Ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą. Gdy czytamy dalej, dowiadujemy się, że jest jakby jakieś opóźnienie że Jezus nie reaguje natychmiast na potrzeby tej rodziny. I gdy na drogę mojego życia, i czasami, gdy patrzę na podróż mojego życia, question, God, stawiam to pytanie: Boże, gdzie jesteś? Dlaczego nie odpowiadasz natychmiast na te potrzeby, które ja mam? Is it that God is some games with us? Czy to możliwe, że Bóg jakieś gry z nami prowadzi? And i przestawia pionki na szachownicy Dlaczego pan Jezus natychmiast nie odpowiedział na problemy tej rodziny? I co jeszcze bardziej ważne he that he will make his way Dlaczego postanowił, że gdzieś tam zostanie? In the seventh he says then he said to the disciples Let us go to Judea, not to Bethany, but to Judea. W wierszu siódmym czytamy, że powiedział do swoich uczniów pójdźmy znowu do ziemi judzkiej, nie do Betanii, do ziemi judzkiej. people in Do miejsca, gdzie ludzie nie wierzyli w niego. Do miejsca, gdzie sometimes before they were ready to stone him. Do miejsca, gdzie wcześniej byli gotowi do tego, by go ukamienować. Czy so jest to możliwe, że w tej historii o ludzkich potrzebach jest pewien obraz? Taki rozkład czasu, gdzie Bóg działa według swojej woli. I jak wiecie, Jezus był do Jerusalem. A jak wiecie, Jezus wolno zmierzał do Jeruzalem. I co jest takiego fascynującego? To dialog, jaki Jezus prowadzi między siostrami. Let's change few slides. I'm sorry that I cannot operate it Uh, the next one, please. Poproszę o następny slajd, niestety going. ja nie mogę sam zmieniać Keep tutaj I want you to when Jesus came Gdy Jezus przyszedł do tego domu, domu gdzie ludzie mieli złamane serca? Mary went out to meet him Maria wyszła na spotkanie but Martha went out to meet him, but Mary stayed at home. Y, ale Maria, Maria została w domu. I to mnie zaskoczyło na chwilę. The question, why? Stawia, postawiłem sobie pytanie, dlaczego? Why did Mary stay at home? Dlaczego Maria została well, w domu? Jesus, Gdy Marta y, rozmawiała z Jezusem, ona Powiedziała takie najbardziej logiczne zdanie. Gdybyś tu był z nami, mój brat nie umarłby. Ale wiem, że gdy o cokolwiek poprosisz Boga, Keep odpowie picking, na to. I wtedy, podczas conversation, kiedy Jezus zaprosił himself. In a way, I później w czasie tej rozmowy, gdy Jezus w taki potężny sposób objawia się Marcie, that not only to in a or in że nie warto wierzyć tylko w takie dokładnie określone rzeczy, w takie definicje. Bo Marta wiedziała, że będzie dzień day. Ponieważ Marta wiedziała, że nadejdzie dzień zmartwychwstania. Ona powiedziała tak, Panie, ja wiem, on zmartwychwstanie w dzień zmartwychwstania. A Jezus odpowiada: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we mnie, nigdy nie umrze. Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, kiedy dla nas, rzecz, zaczyna się życie wieczne? Często oczekujemy właśnie na przyszłość, gdy myślimy o życiu wiecznym. I czasami widzimy to jako ucieczkę od teraźniejszego świata. Ale dla tych, którzy wierzą w Jezusa, dzisiaj zaczyna się życie. Gdy sięgamy w wierze, powiedział Jezus: Ktokolwiek wierzy we mnie, nie umrze. Bo śmierć Jezusa była tylko takim, taką przerwą. I zastanawiam się, czy Marta tak naprawdę w pełni zrozumiała to. Ale tutaj jest to najważniejsze. Marta odeszła i zawołała Marię. Maria została w domu. Ona nie wybiegła, żeby przywitać Jezusa. And she said, the teacher is calling you. I powiedziała: Nauczyciel cię woła. To wspaniała część tego opowiadania, ponieważ nie ma znaczenia, czego w życiu doświadczasz. Nie ma znaczenia, jak bardzo jesteś zniechęcony. Nie ma znaczenia, jak jesteś zniechęcony. Nie ma znaczenia, jak bardzo jesteś rozczarowany okolicznościami życia. Możesz gdzieś tam w kącie siedzieć, kuląc się zastanawiając się nad bożą obecnością w swoim życiu być może nawet twoja wiara zanika dobra wiadomość bóg wie gdzie jesteś i wykorzysta innych ludzi pamiętam jak któregoś dnia siedziałem w biurze my phone była niedziela Zadzwonił telefon, podniosłem. Rozpoznałem osobę, która dzwoni, all I could hear someone crying. I wszystko, co usłyszałem, to tylko płacz. Po chwili ta osoba powiedziała, czy możemy przyjechać. To małżeństwo, które znałem całkiem dobrze. Pracowałem dla nich. Znałem ich dosyć dobrze, y, przygotowywałem ich. Life together. Gdy byli razem? Differences. Y, pewne różnice się pojawiły. They were planning to have a child. Y, planowali dziecko. And something happened. Coś się wydarzyło. Something tragic. Tragicznego. So they reach out to me saying, Can we come and see you? Więc zadzwonili do mnie, możemy przyjechać? Nie zapomnę tego, gdy przyjechali, stanęli przed wejściem do domu. Gdy zaprosiliśmy ich do środka, pierwsze pół godziny tylko płakali, płakali i szlochali.

Were gone. zniknęły. They've asked me to anoint her. Poprosili mnie o namaszczenie. Czułem się taki sfrustrowany, robiłem się coraz bardziej zły. Ponieważ byłem obecny w takich sytuacjach, gdy podczas namaszczania osób działy się cuda. Ale tym razem nic się nie wydarzyło. Modliliśmy się. Prosiliśmy Boga. I nic się nie stało. Nie zapomnę tego dnia, gdy udała się do szpitala. A ja byłem gdzieś daleko. I zapytałem, jak się czujesz? I głosem powiedziała, że nie jestem dobrze, John. Takim złamanym głosem odpowiedziała: Nie czuję się dobrze. Powiedziałem: Trzymaj się, ja w poniedziałek przyjadę do ciebie. Down, ale, ale zanim odłożyłem słuchawkę, coś dotknęło mnie w sercu. Ja tak postawiłem takie pytanie. I is Zapytałem, a jakie są relacje między tobą i Jezusem? Said, I, have. I takim załamującym się głosem powiedziała, to wszystko, co ja mam. And you see, when Mary who sat the feet of Jesus, according to Gospel of Luke, Widzicie, Maria, która siedziała u stóp Jezusa, jak Łukasz napisał. While was about gdy Marta posługiwała w domu. Mary just, just sat there. She looked at Jesus and she was listening to his words. Maria, która siedziała u stóp Jezusa, wpatrywała się w niego, słuchała jego słów. Marta podeszła i mówi: Panie, powiedz jej coś. Ja mam tyle rzeczy do zrobienia w domu, a ona siedzi i słucha, powiedz jej coś, bo to nie tak. Znacie te słowa Pana Jezusa. Ona wybrała lepszą part. Wybrała tą lepszą część. Ale w tym opowiadaniu, jak czytamy, Maria została w domu. Czy to możliwe, że Maria reprezentuje ciebie i mnie? Gdy w czasach naszej walki, rozczarowań z okolicznościami życia, When we're reaching out to God, gdy wyciągamy nasze ręce do Boga. And not there for us, I nie ma go dla nas, then we begin to wonder. Zaczynamy się zastanawiać. saw Jesus she just fell at his feet. I gdy czytamy dalej to, co zapisał Jan, gdy usłyszała, wstała, i wyszła Broken złamane serce. Can you have the next slide, please? Poproszę o następny slajd, I właściwie powiedziała to samo, co wcześniej Marta powiedziała. Panie, gdybyś tu był, nie umarł mój brat. I wish I was a fly on the wall. <laughs> Chciałbym być wtedy e, taką Because muszką. Bo wydaje mi się, że e, zupełnie inny sposób, w jaki powiedziała to zdanie Maria, a w jaki powiedziała Marta. I suggest to you that Mary spoke from the broken, disappointed heart. Maria powiedziała te słowa takim załamującym się głosem, bo powiedziała ze złamanym sercem. Her best her. Bo tak jakby to najlepszy przyjaciel, który ją rozczarował. Czyli pytanie: gdzie jest Bóg, gdy go potrzebujesz? Tak poważnie, gdzie jest Bóg, gdy go slide, potrzebujesz? What do you see when you're by Co ty widzisz, gdy wokół ciebie tylko ciemność? A teraz chciałbym zabrać was do takiej. Y Innej sytuacji, innego opowiadania. In the context of what I have with you, let me take you to Ellen White's story. Teraz chciałbym was uh, zabrać do takiego opowiadania związanego z życiem Ellen White. She arrived in Australia in December uh, 1891. Napisała we wrześniu 1908, 1892 roku. Um, nie chciała przyjeżdżać do Australii. Chciała już przejść na emeryturę. On, on I chciała zakończyć tą pracę nad um, życiem Jezusa. You know, Ale She was challenging the leaders in United States. Ale za każdym razem e, stawiała takie jakby wyzwanie przywódcom w Stanach Zjednoczonych. Wzywając do tego, aby prowadzili takie życie, prawdziwie uduchowione życie. I nie za bardzo im się to podobało. And at one of the general conference meetings.

The doctor suggested that she would not walk again. Lekarze zadecytowali, że prawdopodobnie już więcej nie będzie mogła chodzić. She wanted to write but she could only scribble with one hand. Chciała pisać, ale tylko tak ledwo jedną ręką mogła coś poruszać. And I've picked up the story from her letters and manuscripts of that year 1892 and what I've discovered is very fascinating gdy czytałem listy z tego roku 1892, zafascynowały mnie. Because she talks about time of Ponieważ pisze w nich o, o właśnie czasie, czasie wielkiego nieszczęścia. Ok, uh, next slide. In her diary of uh, of 1892. Uh, please, you can read the, without sort of, uh, my comments. Read the Notatka z pamiętnika 12 lipca Klik, 1892 roku. Piszę teraz o życiu Chrystusa. Wiem, że wróg zrobi wszystko, co w jego mocy, aby mi w tym przeszkodzić. Ale będę się trzymać Jezusa. Bo tylko On jest moją ostoją. I w tej swojej takiej walce Next zaczyna one, zastanawiać się o a, tym swoim thinking. związku z Jezusem Chrystusem. Podczas ostatnich dziewięciu miesięcy bólu i słabości stale nagabywałam Boga o pomoc, intensywność jej walki. Była po prostu Olbrzymia. Przez dziewięć miesięcy prosiła Pana Boga o uzdrowienie, i nic się nie wydarzyło. W taki sposób opisuje swoje doświadczenie. Czułam, jak gdyby całe moje ciało było zmiażdżone. Ledwo mogłam poruszać kończynami. Nie wiedziałam nawet, gdzie jestem. Ostatniej nocy prawie nic nie spałam. Noc była długa i trudna. Leżałam, nie mogąc zasnąć, od 10:30 do 2:30 w potwornych bólach. Nie miałam pojęcia, co robić. Here Historia osoby, która przez wiele lat prowadziła takie bardzo poświęcone życie dla Boga. I w tym momencie swojego życia. Prowadzi walkę. Ale zaczyna stawiać pytania. Keep flicking, nie wiem, dlaczego tu leżę, nie mogąc pracować dla Pana. Miałam nadzieję, że moja niewola zmieni się natychmiast, gdy tak gorliwie się modlę i gdy wydaje mi się, że Bóg nie odpowiada, mój duch omdlewa we mnie. It's a story of someone who is praying to God. Seeking answers, but God doesn't seem to respond. And there's this dead silence. Next slide, please. E, to historia osoby, która modli się do Boga i oczekuje e, uzdrowienia, ale całą odpowiedzią jest tylko, tylko cisza. Z niecierpliwością pragnę przedstawić ludziom poselstwo, które Pan mi dał. Że Chrystus przyjął nas na własność. Że kupił nas za niewyobrażalną cenę. Gdy dotknęła mnie choroba, na którą cierpiałam przez kilka miesięcy, Byłam zaskoczona, że nie zostałam uzdrowiona od razu w odpowiedzi na moją modlitwę. Czasami Pan Bóg nie odpowiada natychmiast na nasze modlitwy, ponieważ jest ten większy obraz, i ani ja, ani Ty go nie znamy. I zaczęła stawiać pytania. Do późna dużo rozmyślałam o Marcie i Marii i ich doświadczeniach podczas śmierci i zmartwychwstania łazarza. Czy zauważyliście, co się tutaj dzieje? An Inspired person struggles in life. And comes to the moment where the only solution that she had was historia osoby, która tak dotknięta w życiu szuka rozwiązania, jedyne rozwiązanie to jest w tym słowie i rozmyślaniu o życiu tych osób. And delay. Why does not God answer the prayers? Keep going, please. W tym decydującym momencie yy, czyta o tej historii, gdzie natychmiast nie ma odpowiedzi na prośbę. Cytat: Gdy Łazarz zachorował, posłały po Jezusa, mówiąc: Panie, oto ten, którego miłujesz, zachorował. Nie było nic więcej, żadnej pilnej wiadomości by przyszedł. Siostry po prostu oczekiwały, że ich ukochany przyjaciel przyjdzie i uzdrowi ich brata. A Jezus nie przyszedł. Natychmiast. To jest ciekawe i to jest częścią naszego doświadczenia. Ta zwłoka z odpowiedzią i to nasze oczekiwanie. Z ciężkim sercem przygotowały się siostry łazarza na pogrzeb, cały czas niecierpliwie oczekując Chrystusa. Pragnęły go zobaczyć i usłyszeć słowa pocieszenia. Slide, I wtedy Ellen zaczyna koncentrować się na obietnicach Bożych w Biblii. Ta noc się tak dłuży i jestem taka niespokojna, że czekam, aż nadejdzie dzień. Z całych sił staram się myśleć o Bożych obietnicach.

But you know at the end of the day Ale wiecie tak pod koniec dnia This is our struggle. To nasza walka. It's in the places where the rubber meets the road. To wtedy gdy y... rabba meets the road where the rubber meets the road. That's a that's all this all saying. Uh, in the places where it's difficult. Okej, okay, to takie australijskie powiedzonko. Dochodzi do takiej sytuacji, gdzie naprawdę jest to trudne dla nas. I pod koniec napisała też w takim liście siostra White słowa choroba i ból mogą być sprawdzianem i próbą naszej cierpliwości i naszej wiary. Ale blask obecności nieba jest z nami. I musimy ukryć siebie za Jezusem. Zachęcaj Kościół do odwagi. Inspired Natchnione osoby przeżywają te doświadczenia w życiu po to, ażebyśmy zrozumieli język, którymi potem do nas się zwracają. Inspired people do not talk to us. In God's language. Natchnione osoby nie przemawiają do nas Bożym językiem. Like Jesus, they speak to us in the language experiences, feelings tak that we Jezus. can understand. Tak jak Jezus, rozmawiają z nami językiem doświadczeń, przeżyć takich, które możemy zrozumieć. Often she layed during the night struggling with pain and then she focused on Jesus. Często w nocy, gdy ból nie pozwalał jej spać, myślała o Jezusie. Okay. Czasami, gdy wydawało mi się, że nie zniosę tego bólu, gdy nie mogłam spać, spoglądałam w wierze na Jezusa i czułam Jego obecność. I cienie ciemności znikały, a pokój wypełniał się światłem Jego boskiej obecności. się, czy Among our, among, in the Zastanawiam się czy tak zrozumieliśmy ten proroczy głos w naszym kościele. Czasami czytamy pewne oświadczenia. And cytaty. Without understanding story. Bez tak naprawdę zrozumienia historii. So who is God when tak you więc... Tak więc gdzie jest Bóg? Czego potrzebujesz? You know in John chapter 1 when Jesus came into the scene Jesus wept. I wiecie, gdy czytamy dalej, wiemy, że Jezus również Keep zapłakał, please. gdy zobaczył płaczących. Jesus wept. Jezus zapłakał. And in the times when you struggle with difficulties, I let te... me suggest to you that the kind of a God that we have is a weeping God. i gdy my też przeżywamy trudności w naszym życiu, to Bóg jest takim Bogiem, który również płacze. Bóg, który rozumie nasze problemy i Bóg, który w tym samym czasie zbliża się do nas. With last statement, which is very important. To ostatnie zdanie, które jest takie ważne. Po tych wszystkich doświadczeniach, po tych trudnościach pisze i koncentruje się na Bożych obietnicach. Okay. Tak jest z wszystkimi obietnicami Bożego Słowa. Przez nie Bóg przemawia do każdego z nas osobiście. Mówiąc tak bezpośrednio, jakbyśmy słyszeli Jego głos. Przez te właśnie obietnice Chrystus daje swoją łaskę i moc. Przyjęte, przyswojone mają stać się siłą charakteru, inspiracją i utrzymaniem życia. Nic innego nie ma takiej uzdrawiającej mocy. Nic innego nie może dodać odwagi i wiary, które obdarzają energią życiową całą istotę ludzką. I maybe we need to read the Bible differently. W Biblii być może inaczej. Czytamy. Maybe we need to pick up Być może szukamy tych Bożych obietnic dla nas. Nawet gdyby twoja matka i twój ojciec cię zapomnieli, ja nigdy cię nie zapomnę, bo wyrysowałem cię na swoich dłoniach. Let me conclude with final story. Chciałbym zakończyć jeszcze jednym opowiadaniem. Of I was a of in South New Kilka lat temu prowadziłem seminaria na południu w Nowej Zelandii. And there I, met and Rumina. I tam spotkałem tych dwoje młodych ludzi. I Guinea który pochodzi z Papui Nowej Gwinei, ja też tam e, prowadziłem zajęcia, znam tą, tego, młodego człowieka. But Romana, uh, I became acquainted with her in New Zealand. Ale Romanę poznałem dopiero w Nowej Zelandii. O niej chciałbym opowiedzieć. Uh, she was a Buddhist. Była buddystką. Uh, walking through the street of Fiji one day, uh, she picked up a little leaflet uh, which advertised our meeting, evangelistic meetings. Uh, do, któregoś dnia szła ulicą, uh, dostała ulotkę, która reklamowała uh, spotkania uh, adventowe. So she decided to uh, attend. And to take part in the meetings. Zdecydowała się, że przyjdzie i weźmie udział w takim spotkaniu. Skracając całą historię, została członkiem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Później zdecydowała, że będzie chciała studiować, po to, aby mogła pracować w Dziele Bożym. Była bardzo bright person. Była taką zdolną osobą. Her her to study law. Jej tato chciała, żeby studiowała prawo. So when she to go to Fulton, Gdy zdecydowała się, że udaje się do tej szkoły Fulton, jej tato powiedział: Jeżeli tak chcesz, to ja Cię wydziedziczam, nie oczekuj niczego ode mnie, musisz sama się utrzymywać. Ona przechodziła przez ten pierwszy rok, przyszła do końca pierwszego i gdy tak doszła na, do końca pierwszego roku studiów, she ran out of money. Skończyły się jej wszystkie pieniądze. And uh, she said, What am I going to do? Because the administration called her and said: you cannot attend classes anymore. Zastanawiała się, co ma teraz zrobić? Została wyzwana przez administrację, koleżu i dowiedziała się, że nie może uczestniczyć na zajęcia, ponieważ nie są już opłacane. Skoro nie zapłaciłaś, nie możesz być na zajęciach. And she said, I will pray. Pomyślała, muszę się modlić. So was a Thursday and she began to pray. Była środa, zaczęła się modlić. W poniedziałek wróciła do biura waiting sort of to be invited in bo tam została zaproszona and suddenly as she was sitting in front of the administration office a man appeared at the door e nagle gdy tam siedziała w drzwiach pojawił się pewien mężczyzna pytając o dziewczynę, która miała takie znamie na twarzy. I ktoś powiedział, to właśnie ta dziewczyna. Podszedł do niej i wyjął książeczkę czekową z kieszeni, wypisał pewną sumę i wręczył go jej. It was the exact of money that she to właśnie ta suma pieniędzy, którą potrzebowała by dokończyć not the end of the story. A to jeszcze nie koniec. Because this ponieważ ten człowiek czwartek wieczorem z czwartku na piątek had a dream. Miał sen. Nie był chrześcijaninem. A successful o, to był taki e, biznesmen odnoszący sukces w życiu. W czasie tego snu dostał instrukcję, że ma się udać do tego właśnie koledżu, znaleźć dziewczynę, która ma znamię na twarzy i dać jej taką sumę pieniędzy na jej studia. On w ogóle nie wiedział, gdzie, ten, gdzie ta szkoła jest. So he made rounds, więc tak dowiadywał się, found where it was, e, dowiedział się w końcu, gdzie jest ta szkoła. And arrived there on Monday morning. I dokładnie w poniedziałek rano tam przyjechał. Gdy ona opowiadała mi to doświadczenie, siedzieliśmy tam na kampusie. Zgadnijcie, kto tam siedział i słuchał tego opowiadania. To był jej ojciec, który zaczął interesować się i zaprzyjaźnił się również z kościołem. Jak rozumiecie Romana, pracuje jako Kościele. Romana, what, what is this story? What does the experience do to you in your life? I zapytałem jej, Romana, co oznacza to doświadczenie w Twoim życiu? Z uśmiechem na twarzy powiedziała, za każdym razem, gdy przechodzę trudne chwile, wracam do tego doświadczenia, ponieważ być może nawet wtedy, gdy ja nie widzę wyjścia z problemów, wiem, że mogę

Prawda? Because seems to be so far away. Przecież Bóg naprawdę wydaje się być tak daleko. The millions of children dying. Miliony dzieci umierają. Misplacements of populations. tyle nieszczęść w ludzkości. Threats of war. Zagrożenie wojną. Terrorism. Terroryzm. I gdy widzisz to wszystko, że się dzieje, stawiasz to pytanie Boże, gdzie, gdzie jesteś? Czy ty nie widzisz tego wszystkiego? Well, you, Dlaczego tam, gdzieś jesteś? Just there. Gdzieś Let tam. Not be troubled. Czy wiesz jakie mamy problemy? Believe in God, believe also in me. Ale Bóg wierzy również. Wierzy in my house there are many I nie wiesz, że w domu ojca mego jest wiele mieszkań? Ja wrócę. Przyjaciele, chcę Wam powiedzieć. Jezus powróci. Niezależnie od tego, czy jesteśmy gotowi, czy nie. On wróci. Bo obiecał. I w międzyczasie. Po prostu zaufaj mu. And maybe this is the heart of Ellen White's message to the I być może to jest właśnie sedno poselstwa Ellen White do Kościoła. May God bless you. Bożych błogosławieństw. Amen.